Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam jak zrobić wysoko konwertujący sklep internetowy na Shopify'u, używając aplikacji Pagefly. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że ja tworzę swoje sklepy internetowe za pomocą pewnej aplikacji na Shopify'u i jest to aplikacja PageFly. Faktycznie tworzy tam te sklepy internetowe i ogólnie strony produktowe, dlatego że one wyglądają o wiele lepiej niż te takie typowe dropshippingowe strony. Jest teraz bardzo dużo osób, które prowadzą dropshipping na Shopify'u i 90% tych osób no to używa tego samego schematu, czyli po prawej stronie widać ten cały opis, wszystkie zdjęcia i tak dalej. Jeżeli ktoś teraz przejechał się na jakimś w takim sklepie internetowym, bo kupił coś i, i tam było napisane, że przyjdzie w 5 dni do Polski, a tak naprawdę szło 30. To taka osoba zapamięta oczywiście sobie ten typ strony, i już więcej na niej nic nie kupi. Dlatego jeżeli tworzycie te same strony, które tworzą 90% innych osób, które działają w dropshippingu, no to tak naprawdę zmniejszacie tą swoją szansę na jakąś większą konwersję. No i dlatego z pomocą przychodzi nam aplikacja PageFly, like, która działa trochę na zasadzie takiego elementora na WordPressie. E, no i tutaj te szablony. Z decydowanie działają o wiele lepiej i mają wysoką konwersję. Teraz ten szablon, który wam pokażę, będziecie mieli do niego dostęp. Link będzie w opisie. Nie Jest to szablon, który jest stworzony przeze mnie. On jest stworzony przez kogoś innego, ale ja go używam i dlatego wam podlinkuję. Będziecie mieli już o wiele e, mogli szybciej stworzyć ten sklep internetowy. Wystarczy tylko że zmienicie produkt, zdjęcia i tak dalej. Więc teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda ta strona produktowa. No wygląda o, o wiele lepiej niż taki typowy Shopifyowy product page. Mamy tutaj oczywiście cały tytuł, cenę i tak dalej te sposoby wyborów, ale mamy coś jest fajne tutaj, product description rozwijany, mamy future benefits, refund policy i tak dalej. Mamy tutaj bardzo fajny ten napis buy now, tutaj ten przycisk. No i co jest fajnego to to, że jak zjedziemy sobie w dół to mamy takiej, taką stronę na zasadzie landing page'a. Odświeżę wam, to będzie tutaj widać przejścia, które znajdują się na tej stronie. Więc mamy tutaj takiego, taką stronę produktową, która jest na zasadzie takiego landing page'a, ale gwarantuję wam, że tego typu strony internetowe o tak zbudowane i strony produktowe, Zauważcie, że tutaj wszystko się rusza w fajny sposób i tak dalej. Działają o wiele lepiej niż taka typowa strona Shopifyowa. Oczywiście na samym początku możecie w ten sposób działać, żeby standardowo Shopifyową stronę sobie zrobić i przetestować produkt, ale jak już zaczyna coś wam się sprzedawać, no to zdecydowanie warto przejść na takiego coś tego typu landing page'a. Jak zobaczymy sobie również na telefonie, jak to wygląda, to wygląda to również naprawdę bardzo fajnie. Musicie też pamiętać o tym, żeby te strony internetowe na telefonie wyglądały bardzo dobrze, ponieważ tak naprawdę 90% osób właśnie z takich z telefonów mobilnych wchodzi na taką stronę, więc wygląda to naprawdę również tutaj dobrze. Oczywiście oprócz tego landing page'a trzeba by było stworzyć jakąś stronę homepage i tak dalej. Do tego już wam żadnego szablonu nie, nie podam, możecie sobie sami wybrać na przykład na PageFly'u. Natomiast pamiętajcie o o tym, że jeżeli robicie reklamy na Facebooku i wysyłacie kogoś z tej reklamy właśnie na tą stronę, czyli stronę produktową, to zazwyczaj jest tak, że ta osoba albo kupuje, albo wychodzi. Nie, nie ma tak, że ona gdzieś tam wchodzi na jakieś stronę główną, patrzy, jakie są inne produkty. Oczywiście czasem tak jest, dlatego warto zadbać, żeby to w miarę fajnie wyglądało, ale jednak jeżeli chodzi o te reklamy na Facebooku, to zazwyczaj jest tak, że osoba wchodzi na ten landing page, no i kupuje albo wychodzi. Jak zainstalować Fly, Oczywiście przechodzicie sobie w Apps, Shop for Apps i tam wybieracie PageFlyer, tak jak inne, każde inne aplikacje, sobie to instalujecie. Na samym początku PageFly jest za darmo i mamy do tutaj, jeżeli chcemy mieć PageFly za darmo, to ma, mamy dostęp do każdej, możemy jedną stronę produktową utworzyć jednego homepage'a, jednego na przykład tutaj blog posta, czy e, jakiegoś regular page'a i tak dalej i to jest za darmo. Możemy przejść sobie na wyższe plany, myślę jednak, że dla osób, które mają jeden produkt na sklepie i chcą go przetestować, no to zdecydowanie ten darmowy plan wystarczy. I teraz, jak sobie tutaj wszystko poradzić z tym, czyli mamy przechodzimy sobie na przykład w homepage i możemy tutaj dać create new page, dajemy continue. No i mamy tutaj takiego page'a, możemy oczywiście sobie jeszcze wybrać szablony do tego. Jeżeli chcemy jakieś szablony znaleźć, to wystarczy, że klikniemy tutaj, damy page template, no i mamy różnego rodzaju szablony. To jest na podobnej zasadzie, jeżeli ktoś już działał kiedyś na WordPressie i na Elementorze, to działa to naprawdę w bardzo podobny sposób. Wybieracie sobie szablon i go później edytujecie. A jak wgrać ten szablon, który ja wam tutaj pokazałem? Wystarczy, że przejdziecie sobie w Product Page, dacie Export, nie dacie eksport, tylko dacie Import i tutaj wybieracie ten plik, który wam zamieściłem w opisie. Ja sobie przejdę teraz i pokażę wam krok po kroku, jak tutaj rzeczy pozmieniać, czyli to jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli ktoś miał już kiedyś styczność z Elementorem, no to również sobie tutaj z tym poradzi. Wystarczy teraz, że mamy tutaj te, te wszystkie elementy. Wystarczy, że klikniemy sobie na przykład tutaj, wybierzemy sobie Custom Product i tutaj możemy sobie wybrać ten produkt który chcemy dodać, czyli SELECT. Tak samo jest z przyciskiem, również jest tutaj CUSTOM PRODUCT, później wybieracie sobie produkt, który chcecie tu, żeby się pojawił. I tak samo z tytułem, czyli wybieracie sobie ze scenami i to samo sobie importuje, tak samo z wariantami i tak dalej. Jeżeli chodzi na przykład o PRODUCT DESCRIPTION, no to tu oczywiście musicie sobie kliknąć jak sobie klikniecie, to tutaj możecie zmienić ten, tutaj, ten nagłówek i później mamy tutaj opis. Tu również możecie sobie wszystko pozmieniać, więc klikacie i zmieniacie. I tutaj tak samo bardzo prosto. Myślę, każdy z was załapie, bo klikacie na zdjęcie, to możecie zmienić zdjęcie, możecie zmienić nagłówek, możecie zmienić tutaj tytuł. Możecie oczywiście dodać jakieś inne elementy. To tutaj po lewej stronie macie różnego rodzaju elementy, możecie je również sobie pododawać. I dalej, jak przejdziemy sobie, no to możemy również zmienić zdjęcie, Zmieniać oczywiście, również jakieś tam przejścia, i tak dalej. Tak, jak tutaj mamy, że się najeżdża, no to tutaj mamy jakieś takie elementy. Mamy tutaj description, i tak dalej. Buy now, oczywiście, również jest przycisk, to możemy również sobie to ustawić, żeby ten produkt był tutaj do kupienia. Więc jest to naprawdę bardzo proste w obsłudze, a może zwiększyć Waszą konwersję bardzo, bardzo mocno. Tak więc zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z takiego page Ten landing page jest bardzo fajny ponieważ też mamy tutaj takie odpowiedzi na pytania, czy, czy jest jakieś zwroty, są so, skąd wysyłamy i tak dalej, bo są, znajdują się tu wszystkie potrzebne informacje, które mogą potrzebować osoby w momencie, kiedy są zdecydowane do zakupu, lecz na przykład nie wiedzą o tym, czy o tym i, i wszystko tak naprawdę rozwiewacie, wszystkich wątpliwości, e, posiadając te wszystkie elementy na stronie. Oczywiście tu po lewej stronie jeszcze możecie sobie wybrać jakiś collection page i zaprojektować kolekcję e, swoich produktów, możecie blog posta, tutaj jednego wrzucić. Myślę, że nie jest to trudne w obsłudze. Na pewno trzeba będzie trochę czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć jak to działa, jak te elementy tu sobie poprzesuwać, gdzie co, jakie są opcje. Nie będę tego pokazywał, bo jest tutaj dużo rzeczy tak naprawdę do pokazania, ale myślę, że każdy z was gdzieś tam powoli działając sobie sam to obczai. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał jakiś film, gdzie buduję na przykład jeszcze jakiegoś takiego landing page'a od nowa, aczkolwiek myślę, że tutaj ten jest wystarczający, jeżeli użyjecie sobie tego landing page'a, pobierzecie... To zdecydowanie zwiększycie swoją konwersję i swoją sprzedaż na sklepie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, zostawcie jakiegoś lajka. Jeżeli film wam się spodobał, subskrypcję, dzwoneczek i słyszymy się następnym razem.